to już ósme zaduszki jazzowe w Końskich zagościła grupa dzisiaj w klubie osiedlowym KSM Globetrotters. Proszę powiedzieć, skąd ta nazwa? Dlaczego? Czy wy tak wędrujecie po świecie i dlatego tak się do was przykleiła ta nazwa? Czy to pana pomysł, bo pan przecież jest twórcą tej grupy? To znaczy, ta nazwa się w ogóle klei idealnie i to w wielu różnych aspektach. Raz, że muzycznie od samego początku ja sobie wymyśliłem, że zbiorę artystów, którzy na co dzień poruszają się w kompletnie różnych stylistykach. I każdy z nas jest jakby zupełnie z innej muzycznej działki. A muzyka miała być jakoś... próbować nas połączyć, ale równocześnie też miała być taką podróżą, bo szczególnie pierwsza płyta, jest na niej bardzo dużo elementów folkloru muzycznego z całego świata. Jest bardzo dużo etno tego, co się teraz nazywa dzisiaj world music. Więc Globetrotters to znakomicie pasowało do tego, bo skakaliśmy tak po tym świecie, mieliśmy trochę Szkocji, trochę Afryki, trochę Indii, trochę właśnie jakiejś słowiańskiej nuty, więc jakby jak najbardziej to było adekwatne. Równocześnie my spędzamy tyle czasu w samochodach, jeżdżąc od miasta do miasta z koncertami, że ta nazwa pod tym względem jest również bardzo adekwatna. I tak można jeszcze kontynuować łącznie z tymi tirami, z tą nazwą Globetrotters, która również w jakiś sposób działa, bo ludzie często się śmieją i mam takie urocze wpisy. Na przykład jadę samochodem, właśnie minął mnie samochód z napisem Globetrotters, przypomniałem sobie jakiś wasz tam koncert sprzed 5 miesięcy, ale to było fajne, więc to bardzo sympatyczne. Myślę, że to dobra nazwa bardzo do nas pasuje, do naszego sposobu życia i właśnie do tego, co wykonujemy dźwiękami samymi. Właśnie, jak z punktu widzenia wykonawcy pan ocenia dzisiejszy koncert? Jak pan ocenia publiczność i odbiór? Bo koncert trwał dość długo. Ja byłem zaskoczony, że tak pozytywnie. Tak, tak. I publiczność wytrzymywała to prawie 2 godziny. Oj, to przesadziliśmy. No to bywa tak czasami, że ciężko jest na scenie. Ja się bardzo staram kontrolować te sytuacje, ale w momencie, kiedy najczęściej to bywa tak, kiedy się wyjątkowo dobrze czujemy, to wtedy koncert jest dłuższy. Oczywiście, jeżeli warunki akustyczne są gorsze i jakieś porozumienie jest trudniejsze, no to wtedy to naturalnie trwa dużo krócej. Ja myślę, że byliśmy przyjęci bardzo dobrze, a jako zespół jesteśmy formacją, powiedzieć mało typową, to nic nie powiedzieć, bo to proszę mi wskazać taki zespół w skali światowej. Nie chodzi mi o jakieś nasze dokonanie, ale chodzi mi o samą koncepcję i skład instrumentalny tak jak nasz. Próbowało wielu muzyków coś takiego znaleźć na świecie i jest zespół Bella Fleck and Flecktones, gdzie oni grają, mają też nietypowy skład, ale nie taki jak nasz, ale też, że tak powiem, nie ma bębnów, nie ma basu, nie ma gitary. Jest wokal, instrumenty perkusyjne, saksofony z fletem i mój MIDI kontroler sztabkowy. Ludzie mówią, że wibrafon elektroniczny, ale to nieprawda. To jest po prostu elektroniczny instrument dla ludzi, którzy grają na instrumentach sztabkowych. Właśnie kiedy szukałem jakiejś informacji w internecie na wasz temat, na temat tej grupy, znalazłem tam takie opinie i oceny, że właściwie jest to jedyny w swoim rodzaju zespół łączący takie różne formy i style muzyczne, że nie ma, tak jak pan powiedział przed chwilą, nie ma grupy podobnej do was. I może dlatego z tego powodu tak jesteście przyjmowani serdecznie, miło przez publiczność. Ale to też działa w dwie strony, bo w miejscach, których bywa tak, że pierwszy kontakt jest dla ludzi szokujący. Że po prostu przychodzą, oni spodziewają się zupełnie czegoś innego i wchodzą na salę i nagle widzą w ogóle te instrumenty na scenie, po czym my zaczynamy grać tą naszą muzykę i to bywa dla nich bardzo, bardzo szokujące. No, jest to coś takiego, gdzie teoria, że lubimy to, co już słyszeliśmy wcześniej, się kompletnie nie sprawdza, no bo rzeczywiście nie samemu jest bardzo ciężko nazwać to, co my gramy i się nie będę tego podejmował. Ja na prywatny użytek mówię zawsze, że to jest fusion, bo to chyba jest najbliższa nazwa temu, co my robimy. Ale bywały, szczególnie na początku, w pierwszym okresie naszej działalności, bywały takie momenty, że spotykaliśmy się z dużą nieufnością i z taką rezerwą, przynajmniej podczas pierwszych utworów. Na samym początku, te 12 lat temu, jak zaczynaliśmy grać, tylko z tego powodu, że tak dziwne to było to wszystko, co proponowaliśmy. Ja mam zresztą, muszę panu powiedzieć,
do dnia dzisiejszego dosyć spory kłopot właśnie z... Zostałem przed laty zaklasyfikowany jako muzyk jazzowy, co nie jest prawdą, bo ja grałem właśnie fusion, takie fusion od samego początku zespołem Okoła i podobny fusion gra u nas na naszym gruncie, na przykład Krzysiu Ścierański, Laboratorium. Ale jazz w tym wszystkim jest tylko jednym z elementów po prostu. Tak samo ważnym jak na przykład funk, czy tak samo ważnym jak blues, jak etno i cała reszta, muzyka klasyczna, wszystko. Globetrotters jest jakby wyrazem ja pierwszy raz w życiu miałem możliwość, żeby napisać to, co rzeczywiście słyszę i moją muzykę tak, jak ją słyszę. To, co mi naprawdę w głowie gra i z tego wyszło coś takiego. Postanowiłem na samym początku kompletnie zaryzykować i zobaczyć, jak ludzie odbiorą to, co naprawdę siedzi we mnie w środku, z czym wszyscy mają kłopot. I oczywiście do dnia dzisiejszego często się muszę tłumaczyć z tego, na przykład, dlaczego nie ma bębnów, tylko lecą jakieś lupy z tyłu z maszynki albo z czegoś. Na początku się z tego tłumaczyłem, ale co się stało? Po dwóch płytach, do dnia dzisiejszego nagraliśmy 4 płyty, po dwóch płytach tego zespołu okazało się, że to, co było jakby na samym początku naszą wadą, co tak naprawdę powstało z konieczności, bo ja nie chciałem tego na początku samym grać z maszynami. Chciałem, żeby to był żywy zespół od początku do końca. Ale jak zacząłem pisać aranżacje, te aranżacje zrobiły się tak wielkie, że chłopaki kiedyś usiedli, policzyli to, ilu musielibyśmy mieć wykonawców na scenie. Wyszło nam, że w takim podstawowym składzie, najmniejszym, około 24 wykonawców musiałoby być na scenie, żeby to zagrać wszystko, bo tam są smyki, tam są dęte, instrumenty, tam są chórki z tyłu, tam jest kilka gitar, tam są basy, tam jest całe mnóstwo różnych instrumentów. W związku z czym oczywiście można taki koncert zagrać raz do roku, ale zależało mi, żeby z własną muzyką trafić do ludzi, do odbiorcy, a nie po prostu pokazać się raz na jakimś gigantycznym koncercie, który będzie opisany w mediach i na tym się skończy. No wszystko to jest fajne, super, okej, ale po miesiącu już nikt o tym nie pamięta, bo są następni wykonawcy, a ja chciałem mieć coś, nad czym będziemy mogli pracować i rozwijać to konsekwentnie. Dlatego te maszyny. Ale później się okazało, że one stanowią jakby część naszego stylu. Jak ja zacząłem przebąkiwać o tym, że może byśmy zmienili formułę i zaprosili kilku wykonawców i żywą sekcję do tego, żeby część ludzi zaczęła protestować. Mówić, ale to nie będziecie wy, zaczniecie brzmieć jak całe mnóstwo innych zespołów po prostu. Wy brzmicie inaczej, bo wy brzmicie właśnie między innymi wasze głosy i instrumenty brzmią inaczej, a jeszcze oprócz tego korzystacie z takich środków, a nie innych. To wszystko tworzy, że ten zespół jest inny po prostu. Jak teraz zaczniecie to zmieniać na jakiś normalny zespół, to istnieje duże niebezpieczeństwo, że staniecie się kolejnym zespołem fusion. I to jest w pewnym sensie racja, zaczynam to zauważać, więc teraz jest ciężko. ale myślę, że nie ma sensu tego zmieniać, bo nagraliśmy 4 płyty, zagraliśmy blisko już 500 koncertów z tym zespołem i w Polsce, i za granicą, i mamy olbrzymią grupę naszych fanów, co jak na zespół około jazzowy jest naprawdę unikalną rzeczą. Mało istniejemy o dziwo w środowisku jazzowym. Naprawdę mało jest nas w środowisku jazzowym, natomiast mamy całą kupę fanów, którzy z jazzem są kompletnie niezwiązani, co daje dużo do myślenia. Wydaje mi się, że z tym zespołem rzeczywiście gdzieś stanęliśmy na granicy między różnymi gatunkami, bo równie chętnie nas słuchają w klubach jazzowych, jak też w klubach rock and rollowych i różnych innych, także braliśmy udział w festiwalach od samego środka jazzu po jakieś totalnie etniczne spotkania i takie meetingi, gdzie folklor muzyczny był najważniejszy. Przypomnijmy, że grupę pan powołał czy stworzył w 1999 roku. Pierwszy album się ukazał w rok później już, czyli w roku 2000. Pan jest głównym dostawcą, że tak powiem, muzyki dla grupy. Właśnie wszystkie utwory są pańskiej kompozycji. Prawie wszystkie, bo tam znalazłem Michaela Jacksona też. Ale to Michael Jackson to był w ogóle moment. My gramy kilka coverów. Jestem bardzo dumny, szczególnie z jednego, którego dzisiaj nie graliśmy,
Trochę na moje własne życzenie, on mnie emocjonalnie kosztuje szalenie dużo. To jest Washing of the Water Petera Gabriela, który to utwór Kuba śpiewa fenomenalnie, ale to po prostu fenomenalnie i z tego jesteśmy bardzo znani, z tego coveru. Graliśmy wcześniej na płycie też Jimiego Hendrixa jeden kawałek, także trochę tam coverów graliśmy, a ten Michael to był zupełnie, no tak się stało, że nagrywaliśmy ścieżki wokalowe Jakuba moment po tym, kiedy Michael zmarł. I ponieważ no jest kilku wykonawców, którzy mieli na nas wielki wpływ, ja uważam, że trzeba oddać to, co się dostało w jakiś sposób. Więc to była jakaś chwila. Pamiętam, że kończyliśmy nagrywać utwór Łupi właśnie na ostatniej płycie i coś mnie natknęło i mówię, Jakub, może byśmy dołożyli do tego jakiś kawałek Michaela na koniec. Jakiś, nie cały numer, tylko po prostu jakiś fragment w hołdzie Michaelowi po prostu, a ponieważ Jakub to jest taka bestia, że to jest w ogóle moment, poleciał gdzieś z internetu, ściągnął słowa, szybko się nauczył, a The Way You Make Me Feel, bo akurat to tam zrobiliśmy, to wszyscy znają, więc zaśpiewał no, kilka wersów z tego utworu, to nawet nie jest cała zwrotka pełna, no i tak to zostało jako nasz hołd, ale to też jest... Ludzie, którzy znają Globetrotters, wiedzą, że my robimy takie rzeczy, a ja przeczytałem kiedyś taką recenzję właśnie o ostatniej płycie i facet pisał o tym, że wykorzystujemy śmierć Michaela do tego, żeby się promować. No i to po prostu spadłem z krzesła, no mówię, Jezus Maria, no rany, no że a jest ukrytych na każdej płycie mnóstwo kluczy takich, które my zostawiamy, dla ludzi, którzy śledzą muzykę uważnie. Ja jestem szalenie zawsze szczęśliwy, jak ktoś znajdzie, bo na każdej płycie bardzo o to dbam. Na każdej płycie jest mnóstwo kruczków, które są schowane w fakturze, które są bardzo czytelne. Bardzo, jeżeli się tylko je złapie, po prostu wysłyszy. I mamy dużą zabawę, bo jest mnóstwo cytatów pochowanych w muzyce, które jeszcze na przykład w ogóle nigdy nie zostały odkryte. My wiemy dokładnie, w których miejscach one są. I one są w ogóle, jeżeli się wie i ktoś powie, tutaj jest summertime. I w tym momencie ktoś mówi, Jezus Maria, to rzeczywiście jest summertime. Ale jeżeli tego nie powiem, to bardzo ciężko usłyszeć, że to jest summertime. Także takie rzeczy robiliśmy, a Michael wywarł bardzo duży wpływ na przynajmniej na mnie, na Jakuba. Nasze pokolenie wyrastało na Quincy Jonesie i na Thrillerze i Off the Wall i o tych wszystkich płytach. Także uważałem, że trzeba mu oddać co. To samo zresztą z Jimmy. No, ten utwór Jimmy'ego na płycie jest tylko i wyłącznie dlatego, że no, tak szalenie dużo my jako muzycy zawdzięczamy Hendrixowi. I na zakończenie jeszcze prosiłbym pana, żeby pan zdradził, jeśli pan może, najbliższe plany pana i grupy, bo wiem, że jakaś tam płyta DVD jest w przygotowaniu. Czy już ona może jest gotowa? Jest prawie gotowa. Fani mnie zabiją, bo to po prostu... To już trwa 3 lata. Oni mnie bombardują. Ja 3 lata w ogóle. No nie było, nie miałem kiedy tego zrobić. No. A prawda jest taka, że jak nie usiądę i ja tego nie zrobię, to nikt tego nie zrobi ze zespołu po prostu. Znam siebie i wiem, że jest mi potrzebny taki bacz bezwzględny nad głową, że po prostu teraz i koniec, już nie ma dyskusji. I tak się stało, zadzwonił do mnie główny organizator festiwalu, który się będzie odbywał na Śląsku w przyszłym roku w maju i po prostu postawił mi określone warunki i powiedział, że ta premiera musi się odbyć, po czym wysłał umowę, którą ja podpisałem. W związku z czym wiem, że 25 maja w przyszłym roku będzie musiało się ukazać to DVD i ja muszę je po prostu skończyć. Ale ona jest bardzo zaawansowana, główna płyta jest w ogóle gotowa, okładka jest gotowa. Chodzi o to, że mamy wspaniały materiał na 4 płytach, jest tego kilka godzin do przejrzenia i do zmontowania w samego making of i ktoś to musi zrobić, ja nie mam po prostu czasu, żeby to wykonać, a z drugiej strony nie jest to taki materiał, którym można komuś oddać do zmontowania, to są po prostu różne rzeczy, które się działy przy nagrywaniu płyty i ktoś z zespołu musiałby być cały czas przy procesie miksu tego materiału, więc to tak naprawdę nam zostało, zrobienie tej dodatkowej płyty, bo materiał tam jest fenomenalny, nawet się sam zdziwiłem, bo zapomnieliśmy, po prostu był facet, który przez kilka dni chodził z kamerą i jak na początku widzisz po prostu tą kamerę, że ona chodzi, no to jest tyle pracy, że po prostu po kilku godzinach wszyscy o tym zapominają. No i on tak chodzi pół tygodnia za nami z tą kamerą, później jak to zobaczyłem, wszyscy
wszystko, co nam przyniosło, się w ogóle złapałem za głowę, więc myślę, że ci, którzy nas znają i śledzą od lat, chcemy im dać prezent taki, żeby zobaczyli to wszystko od kuchni, a tam jest, to jest zespół takich łobuzów i takich wariatów, że w ogóle, Boże Święty, że tam się dzieje Nipinoja, który jakimś nosem gra na instrumentach w ogóle, tego nigdzie w życiu nikt nie dostanie, po prostu to za poważna gwiazda, żeby coś takiego wyszło gdziekolwiek, a my to mamy i ja to mam zamiar wypuścić. Życzę panu, żeby to była udana płyta, tym razem płyta DVD z waszych koncertów, imprez. Wszystkiego dobrego. Dziękuję panu za rozmowę. Serdecznie. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam serdecznie. Dziękuję.